Hej, witam was serdecznie. Rocznica powraca do Overwatch i tym razem szykuje się zwariowane wydarzenie sezonowe. Coś, czego jeszcze nigdy nie było. Jest spora ilość informacji do przekazania, dlatego oglądajcie dalej i dowiedzcie się wszystkiego. Jedziemy! Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Ores. Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku. Nawet nie wiem od czego zacząć, gdyż zapowiedź rocznicy spadła jak grom z jasnego nieba i od razu zaserwowano wiele informacji. Na początek coś oczywistego, czyli nowe przedmioty kosmetyczne. Będzie ich około 50, a w tym 8 legendarnych skórek i 3 epickie. Pierwszą skórkę poznaliśmy już w zapowiedzi. Jest to piracki złomiarz. Ciekawe, kiedy zagramy drużyną złożoną z postaci w pirackich skinach. Natomiast jedna z postaci otrzyma wielokrotnie proszony strój formalny. Podejrzewam, że to będzie 5 zagłady z komiksu Maskarada. No i oczywiście będą tańce dla Doomfista, Moiry i Brigitty. Dla Moiry to musi być irlandzkie Riverdance. Rzecz jasna, cena przedmiotów zeszłej rocznicy zostanie obniżona. Na dodatek, na start wydarzenia każdy, kto się zaloguje, otrzyma darmową rocznicową skrzynkę. Tyle, że tym razem to będzie legendarny lootbox, czyli w środku znajdzie się gwarantowany legendarny element z Anniversary. A jeśli ktoś w sklepie kupi zestaw 50 skrzynek, otrzyma gratis jeszcze jeden legendarny lootbox. Pewnie wystarczy ta jedna mała zachęta, a już zestaw sprzeda się znacznie lepiej niż zwykle. Okej, to są takie informacje zwyczajne, nic zaskakującego, ale powoli robi się coraz ciekawiej. W zeszłym roku na rocznicę wprowadzono 3 nowe mapy typu Arena, Necropolia, Czarny Las oraz Castillo, a wraz z nim nowe tryby eliminacji. Niedawno był wyciek graffiti za rywalizację w trybie eliminacji 6×6 z blokadą. Gracze spodziewali się, że ten tryb otrzymamy właśnie na rocznicę, jednak uruchomiono go wcześniej. Natomiast nadchodzące wydarzenie zbliża się według mnie coś znacznie ciekawszego. Otóż już w przyszłym tygodniu Blizzard doda nową mapę Petra. Jest to mapa przeznaczona dla trybu Deathmatch, czyli budową będzie przypominać Chateau d'Eguia. I teraz, moi drodzy, wraz z rocznicą ruszy nowy sezon rywalizacji właśnie w Deathmatch, ale to będzie jazda. Ogólnie Deathmatch każdy na każdego jest najbardziej dynamicznym trybem, ciągle coś się dzieje i to jest prawdziwy test naszych umiejętności. Nie ma na kogo zwalić winy, możemy się wkurzać tylko i wyłącznie na nasze błędy. Co do samej mapy, czym jest ta Petra? To mogą być albo ruiny starożytnego miasta znajdującego się na terenie dzisiejszej Jordanii, lub też miasto na hiszpańskiej wyspie Majorka. Sądzę, że to będzie to drugie. No i przechodzimy do moim zdaniem absolutnie najciekawszej informacji, czyli powrót do przeszłości. Na czas rocznicy, uwaga, powracają wszystkie sezonowe tryby. Tak jest, jeśli ktoś ominął poprzednie wydarzenia sezonowe i bardzo by chciał zagrać w specjalne rozruby, już za tydzień może to zrobić. Futbolucjo, zemsta z Łomensteina, śnieżkowa ofensywa May, polowanie na Yeti oraz całkiem niedawna insurekcja i odwet będą dostępne w salonie gier w dziennej rotacji. Achievementy będą ponownie odblokowane i mam nadzieję, że uda mi się zrobić wszystkie. Jestem pewien, że na każdym streamie pogram nie tylko w nową rywalizację, ale też powrócę do poprzednich trybów. Jest to świetny sposób na celebrowanie urodzin Overwatch i przypomnienie sobie, co się działo przez ostatni rok. Ten powrót do przeszłości to nie tylko poprzednie tryby gry, ale również przedmioty kosmetyczne. W rocznicowych skrzynkach przedmioty, które nie będą z tego wydarzenia, mogą być z poprzednich eventów. Tak więc mamy znowu szansę zdobyć skiny z, powiedzmy, zimowej krainy czarów. Sądzę, że z jeszcze większą radochą się otworzy lootboxy. Na dodatek poprzednie elementy kosmetyczne również zostaną odblokowane do zakupu. Na 3 tygodnie prawie wszystko, co kiedykolwiek się pojawiło, będzie można kupić. Niestety wielka szkoda, że ceny nie zostaną obniżone. Legendarne skórki, które zostały dodane od pierwszych letnich igrzysk do pierwszej rocznicy, będą kosztować 1000 kredytów. Natomiast skiny dodane od drugich letnich igrzysk do drugiej rocznicy pozostaną w cenie 3000 kredytów. Trochę lipa. A ja mam tak mało waluty, wszystko wydałem w trakcie archiwów. Zanim przejdę dalej, takie drobne przemyślenia. Czy twórcy tak po prostu odblokują poprzednie tryby i elementy kosmetyczne, a za kilka miesięcy znowu letnie igrzyska z Futbolucjo? Czy może to też taka forma pożegnania i po rocznicy kolejne wydarzenia sezonowe okażą się czymś zupełnie nowym? Szczerze, to nie widzi mi się znowu ten sam zestaw eventów, bo co z tego, że powiedzmy w trakcie Halloween dodadzą nowe kosmetyki, nowy tryb, skoro jakby nie patrzeć nadal jest to samo wydarzenie. a jestem pewien, że jest wiele klimatów, tradycji, które mogą być inspiracją dla twórców Overwatch, chociażby walentynki czy Dzień Świętego Patryka, a powiedzmy rocznica byłaby tym wydarzeniem, w trakcie którego możemy zagrać w stare tryby i zdobyć poprzednie przedmioty kosmetyczne. Jedynie archiwa wydają się eventem, który na luzie może powracać. Sądzę, że to byłby krok w odpowiednim kierunku, a dopiero po 2 latach innego zestawu wydarzeń ponownie letnie igrzyska i tak dalej. No, jestem ciekaw. Na koniec jeszcze jedna informacja, która dla niektórych z Was może być bardzo ważna. Otóż w dniach od 25 do 29 maja odbędzie się darmowy weekend. Okazuje się, że mój kanał ogląda wiele osób, które nie mają Overwatcha. Powodów jest sporo. Jednym z nich jest wątpliwość, czy gra pójdzie na ich komputerze, więc darmowy weekend jest idealnym sposobem na przetestowanie swojego sprzętu. Podejrzewam też, że w trakcie rocznicy ruszy promocja na grę. No to jeszcze przydałby się weekend z podwójnym doświadczeniem i można maniaczyć. A Wy na co najbardziej czekacie? Poprzednie tryby i skórki, czy nowe przedmioty kosmetyczne? A może rankedy w deathmatch wraz z nową mapą Petra? Dajcie znać w komentarzach. Ja chyba najbardziej jestem ciekaw nowej lokacji. Może rzuci więcej światła na historię któregoś bohatera. W przyszłym tygodniu szykujcie się na specjalny stream z innymi influencerami Overwatcha. Oczywiście nie obędzie się bez nagród. Zapraszam. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka. Dzięki temu natychmiastowo będziesz informowany o najnowszych filmach. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów, możesz też mnie obserwować na Instagramie. A jeśli tak bardzo Ci się spodoba moja działalność, wspieraj mnie na Patronite. W opisie znajdziesz najważniejsze linki.